Ruszyły szczepienia pracowników oraz ich rodzin w firmie Newag. Zainteresowanie szczepieniami jest bardzo duże, mówi Joanna Kot, dyrektor do spraw personalnych. No dzisiaj mamy cel na niemal 1500 osób. Jest bardzo duże zainteresowanie zarówno naszych pracowników, jak i członków ich rodzin, jak i naszych współpracowników, kontrahentów, a także zupełnie obcych ludzi z całego miasta. Firma chciała skorzystać z programu szczepień dla zakładów pracy. W związku z tym, że ta forma szczepień będzie dostępna dopiero od czerwca, zdecydowano się na inną formułę. Szczepimy w ramach systemu szczepień populacyjnych, w ramach Narodowego Programu Szczepień. Staraliśmy się o zorganizację szczepienia w ramach programu dla zakładów pracy, natomiast uwagi na to, że terminy przyznania puli szczepionek dla zakładów pracy to są terminy czerwcowe, dopiero pracownicy jednak zostaną zaszczepieni w ramach systemu szczepień populacyjnych. Szczepimy tak, poprzez masowy punkt szczepień, odbywa się to tutaj w Nowym Sączu, natomiast mieliśmy bardzo dużo chętnych pracowników, no i w odpowiedzi na ich prośby o szybką możliwość zaszczepienia, też o szczepienie, tutaj pracownicy bardzo chcieli być zaszczepieni preparatem firmy Pfizer, no to stąd po prostu taka organizacja szczepienia w ramach tego systemu Narodowego Programu Szczepień. Pracownicy są zadowoleni z tego, że szczepienia odbywają się na miejscu i można także zgłaszać do nich swoje rodziny. Zadowolony jestem. Dlaczego? Łatwiej, szybciej dostać szczepionkę? No już łatwiej, szybciej. Wcześniej się nie zapisywałem, teraz bez problemu dostałem. Na miejscu, tak? Na miejscu. I to chyba jest ważne, prawda? Nie trzeba nigdzie dzwonić? No właśnie nie trzeba, nie tego nie chodzić. No już jestem w takim wieku, że dobrze się zaszczepić. Nie trzeba nigdzie jeździć, po prostu bez żadnych problemów można się spokojnie zaszczepić. Jest pan właśnie zadowolony, że firma... Tak, jak najbardziej. Pan wcześniej gdzieś dzwonił, Nie, wcześniej było już podane, że będzie w zakładzie szczepienie i czekaliśmy po prostu, aż się odbędzie. Nie trzeba nigdzie nic kombinować, jak się to mówi, tylko mamy na miejscu. Na pewno to jest jakiś plus. No. Trzeba wypełnić druki jakieś tam, jeżeli są jakieś przeciwwskazania, trzeba to wpisać. No i można wpisać rodzinę, czy dzieci, czy żonę. Ja akurat wpisałem żonę. Słyszałem, tu koledzy też dopisywali. No i jest dobrze, można powiedzieć. No ja polecam takie coś. A chęć szczepień zadeklarowało około 2000 osób.